synestezję. Praga liczy 2 sylaby, 5 głosek i 5 liter. Między liczbą liter a liczbą głosek można postawić znak równości, co wbrew intuicyjnym szacunkom i codziennym myślom wcale nie jest oczywiste. Dźwięki bowiem obserwują własne graficzne reprezentacje z dystansu. Drżą i falują na prawym brzegu rzeki obok swych przyrodnich sióstr, zrodzonych z tlenu, wodoru i ubocznych produktów cywilizacji. Przyglądają się suchym kształtom liter, które nadsłuchują swoich brzmień, szukają ich tonów i barw w tkance powietrza, wylegując się na białej plaży. Nad rzeką rozciąga się most, miejsce spotkania komplementarnych natur. Samochody sensu mkną szybko po błyszczącej, antracytowej jezdni. W bladym świetle latarni mijają czerwone tramwaje wrażeń i kolumnę pieszych impresji, dziarsko maszerującą poboczem. Piano. Tak grać nigdy nie lubiłam. Delikatne muśnięcia klawiszy przyprawiały mnie o ból mlecznych zębów. Pamiętam połyskliwy smoking fortepianu, kasztanowe ludziki i zapach starych parkietów, skrzypiących pod naciskiem dziecięcych stóp, w kolorowych rajstopach i granatowych, wsuwanych bucikach na kauczukowych podeszwach. We wtorki i czwartki niebo nad Kawęczyńską było zawsze różowe. Zagubione nuty przysiadały na parapetach milczących kamienic. Repetytorium. Do matury było jeszcze daleko. Gałęzie kasztanowców ledwie zdążyły się zazielenić. Profesor, siedząc na kanapie wyściełanej wytartym kocem, wspominał swoją żonę. Pomiędzy cyklem rozwojowym brunatnic i systematyką szkarłupni wtrącił. Powiem ci tajemnicę. Nigdy nikomu o tym nie opowiadałem. Ja też nie, chociaż kamienica na Ząbkowskiej była niezwykle rozmowna. Podobno pod ósemką na drugim piętrze działy się straszne rzeczy. Akordeon. Grała orkiestra uliczna, nazywali ich Nieznajomy i Łowca. Pijany Coca-Colą blondyn w lnianej koszuli wywijał piruety, obejmując krzepką brunetkę w swetrze. Konary uginały się od kasztanów w kolczastych łupinkach. Zapach zapieksów XXL z baru Sandra, mieszczącego się w kamperze wymalowanym odblaskową farbą, wsiąkał bezlitośnie w tynk podrygujących kamienic. To właśnie Sandra miała najpiękniejsze włosy tego wieczora. Lśniły idealnym turkusem. Zapieksy jeszcze nigdy nie cieszyły się takim powodzeniem. Grobing. Miasto z granitu i lastryka. Dusze unoszą się nad błękitną linią ognia. Modelowa przestrzeń paradoksu. Brudno, a jednak czysto. Pod koniec października krewni wysprzątali wille i hacjendy przeznaczone do wieczystego użytkowania. Niektórzy jednak zapomnieli o tym obowiązku. A co za tym idzie? Nastąpiło kilka eksmisji. Kamieniarze i kamienice rozmawiali szeptem o dalszych losach pustostanów. Wtórowały im opadające liście kasztanowca. Pająk stepował na krawędzi pękniętej płyty, marząc o nowych lakierkach. Aster. Miała na imię Stella. Ciemne loczki opadały jej na czoło. Lubiła obserwować granatowe niebo migoczące poświatą swoich imienniczek. Bardzo płakała, gdy żołnierze zastrzelili jej ulubionego pieska. Zaczęła nosić zielony mundurek jeszcze przed maturą. Kasztanowce przekwitły i lato się załamało. Tak mocno i tak głęboko, że trzeba było wyruszyć na antypody, osobliwą Pragę kuli ziemskiej. Jedni mówią, że to kraniec świata. Inni wręcz przeciwnie, że to świt i początek. Stalowa 34. Pierwsza mówiąca kamienica. Tu historia się kończy i tu się zaczyna. Zbiór bytów płynie pod mostem szaro i leniwie,
smukłe wieże katedry wzbijają się ponad fioletowy horyzont. Dźwięki zapragnęły atramentowych garniturów i wyruszyły na spotkanie liter, śniących o doskonale skrojonych surdutach z głosowej materii. Zatańczą razem tango w jednym z podwórek przy akompaniamencie niezwykłego kwintetu. Muszą uważać na spadające owoce kasztanowca. Pięć głosek, pięć liter, pięć par. Szykuje się przednia zabawa. Tym, którzy nie mogą zostać do późna, musi wystarczyć opowieść kamienic. Zapewne nie powtórzą jednak wszystkiego. Mają przecież prawo do swoich sekretów.